rzeczywiście pojawiła się taka próżnia po prostu, puste miejsca, próżnia po śmierci Piotra Niewiarowskiego i mnie się wydawało, że ja sobie nawet no, nie poradzę z tym, że sama nie jestem w stanie funkcjonować i jednak tak się jakby życie poukładało, że życie nie lubi pustki. Jedna rzecz wypada, wchodzi w to miejsce druga rzecz i myślę, że bardzo się szczęśliwie złożyło w tej nieszczęśliwej sytuacji, że pojawił się Maciek Durczak i rozpoczęliśmy współpracę menadżerską, bo na świecie nie ma pustych miejsc. Jeżeli coś znika z naszego świata, nawet tego najbardziej osobistego, tego szerokiego świata, jeżeli coś znika, w to miejsce pojawia się coś nowego. 12 lat no, to bardzo długo jest niewątpliwie. Na początku mojej drogi zawodowej nagrywało się jedną płytę rocznie, no max półtora roku się czekało, żeby następną nagrać. Czasami więcej, jeszcze częściej się nagrywało. Natomiast z czasem jest rzeczywiście tak, że po to, żeby, jak, jeśli chcę być szczera wobec siebie, wobec publiczności, no to czekam na impuls, na uzasadnienie, dlaczego mam tą płytę nagrać. Nie mogę powiedzieć, żeby impuls był taki nagły, nieoczekiwany, ale nagły, jednoznaczny. Myślę, że ja w tej chwili pytana o impuls tak pomału sobie uzmysławiam, że być może to nie był taki radosne zdarzenie, bo to myślę, że może na przykład śmierć mojego menadżera, która była dla mnie ogromnym wstrząsem, być może uświadomiła mi, że należy działać, po prostu działać, ponieważ czas płynie do przodu, różne rzeczy się zdarzają. Jeśli mam coś zrobić, to trzeba to zrobić.